Witam wszystkich, tukadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy pasek narzędzi dotyczący zmiany obiektów w naszym rysunku. Ok, nasz pasek narzędzi dotyczący zmian mieści się na dole naszego pulpitu. Mamy tutaj kilka podstawowych opcji, które wykorzystujemy przy rysowaniu. Dziś zajmiemy się tylko kilkoma. A więc stwórzmy sobie proste obiekty. Gdybym chciał skopiować ten obiekt, używam bardzo fajnej opcji. Kopiuj. Lecz kopiuj obiekty w określonej odległości na określonym kierunku. Daje mi to możliwość. Kopiowania w niezliczonej ilości danego obiektu w bardzo uproszczonej formie. Gdybym chciał odbić lustrzanie dany obiekt, korzystam z ikonki Lustro. Gdybym chciał odsunąć obwiednie danego obiektu, używam ikonki odsunięcie. Gdybym chciał dany element przesunąć, zaznaczam go i używam ikonki przesuń. Gdybym chciał obrócić dany element, używam ikonki obróć. Gdybym chciał zeskalować dany obiekt, używam ikonki Skaluj. Gdybym chciał rozciągnąć pewne wierzchołki danego obiektu, używam ikonki Rozciągnij. Gdybym chciał uciąć pewien element, używam ikonki utni Gdybym chciał przerwać daną linię w punkcie, używam ikonki przerwi w punkcie. Okej, okay, jak widzicie, zmiany na naszym rysunku są bardzo prostą czynnością, jednakże trzeba posiadać wiedzę na temat poszczególnych możliwości danych ikonek. Okej, okay, na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.